Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z testem kosmetyków Makeup Revolution i przetestujemy sobie m.in. paletkę Makeup Revolution Chocolate Orange i porównamy ją do paletki Urban Decay Naked Heat. Sprawdzimy, czy są to paletki podobne, czy mają podobne odcienie i czy jakość tych cieni jest równie dobra. Oprócz tego mam do przetestowania paletki do twarzy również z Makeup Revolution, m.in. paletkę rozświetlaczy wypiekanych, jak również paletkę takich matowych pudrów. Znajdziemy tutaj i bronzery, i róże, i pudry rozjaśniające. Testowałam dzisiaj również nowy podkład i jest to Maybelline Fit Me Matte & Poreless w odcieniu 105 i będę dzisiaj testować również korektory, o które ostatnio bardzo często mnie pytacie i są to korektory z Makeup Revolution, mają być one podobno zamiennikiem korektora Shape Tape od Tarte, także wszystko się dzisiaj okaże. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wypadnie ten test, jak stworzyć ten makijaż i jak on się później utrzyma, to koniecznie ze mną zostańcie. Do roboty! Tak jak widzicie, na twarzy mam już brwi i podkład. I podkład, który dzisiaj testuję, to Maybelline Fit Me Matte & Poreless w odcieniu 105. I chyba nie jest to najjaśniejszy odcień. Z tego co pamiętam, jest jeszcze 104, ale stwierdziłam, że 105 ma bardziej żółte tony i będzie mi bardziej pasował. I myślę, że faktycznie całkiem nieźle wygląda na mojej twarzy. Może jest minimalnie zbyt ciemny. I teraz przejdziemy do testów korektorów, o które pytaliście się mnie ostatnio bardzo, bardzo często. I są to korektory z Makeup Revolution, które podobno mają być zamiennikami korektora Tarte Shape Tape. I dzisiaj to sprawdzimy. Sprawdzimy właściwie to, jak one się w ogóle zachowują pod oczami. Ja nigdy nie miałam styczności z korektorem Tarte Shape Tape, więc ciężko mi będzie powiedzieć, czy jest to zamiennik, ale jestem w stanie powiedzieć Wam, jak się ten korektor zachowuje, jakie ma krycie itd., itd. Także przechodzimy do aplikacji tych korektorów i ja będę dzisiaj używać 4 odcieni, ponieważ mam chyba 16 kolorów i chciałabym przetestować je nie tylko w takiej tradycyjnej formie, czyli w miejscach takich jak pod oczami czy na niedoskonałości, ale również chciałabym dzisiaj nimi pokonturować, więc użyję odcienia C1, C2, ale również odcienia C10 i C14. Także pod oczami nakładam odcień C1 oraz odrobinka C2. Dla niewtajemniczonych kolczyk w nosie mam nadal, tyle że jest schowany do środka, ponieważ nie chcę, żeby mi się upaskudził podkładem i korektorem. I jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie odnośnie tego korektora, to jest on dosyć suchy. Ma bardzo ładne krycie, ale dosyć sucho może wyglądać, szczególnie na odwodnionej cerze. Na mnie wygląda całkiem ładnie i to krycie też mnie zadowala. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał po przypudrowaniu, więc teraz strefę pod oczami przypudruję, a później przejdziemy do konturowania ciemniejszymi odcieniami. I dzisiaj zarówno przestrzeń pod oczami, jak również całą twarz będę przypudrowywać pudrem Laura Mercier Translucent Powder. Także przestrzeń pod oczami przypudrowana, więc możemy przejść do konturowania twarzy i użyję odcienia C10 oraz C14. Okej, konturowanie na mokro roztarte i to co Wam mogę powiedzieć od razu to, że bardzo fajnie konturuje się tymi korektorami, z tym, że następnym razem, kiedy będę to robić, po prostu nałożę ten korektor obszarami i będę go rozcierać na bieżąco, ponieważ kiedy nałożyłam go od razu we wszystkie miejsca, które chciałam wykonturować, to niestety zaczął zastygać, bo jest to korektor z właściwościami trochę zastygającymi, więc ja bym robiła to obszarami i wtedy uzyskam naprawdę bardzo fajny, subtelny kontur, który pięknie się wtopi. I ten korektor ma raczej matowe wykończenie. Kiedy zastyga, staje się właśnie taki dosyć matowy. Ten podkład również ma właściwości matujące, więc jestem bardzo ciekawa, jak się utrzyma i jak te produkty przytrzymają mi na twarzy dzisiaj mat. Przypudruję twarz i do Was wrócę. Przypudrowałam twarz i od razu zbliżam Was do siebie, ponieważ chciałabym dzisiaj porównać dwie paletki. Jedną z nich jest Urban Decay Naked Heat, którą pokazywałam Wam tak naprawdę kilka miesięcy temu. Jest to paletka w ciepłej tonacji, do której przekonałam się z czasem, ponieważ na samym początku trochę mnie rozczarowała, ponieważ nie byłam do końca przekonana do intensywności tych cieni, do ich pigmentu, ale z czasem, tak jak zwykle to bywa, przyzwyczaiłam się do tych cieni i nauczyłam się z nimi pracować. I chciałabym dzisiaj porównać tę paletę do palety Makeup Revolution Chocolate Orange i nie jest to może taki 100-procentowy zamiennik palety Naked Heat, ale moim zdaniem jest bardzo podobna, więc myślę, że podobny makijaż da się tą paletką stworzyć, także zaczynamy.
I tradycyjnie już na moje prawe oko będę nakładać paletkę Urban Decay Naked Heat, czyli droższe cienie, a na moim lewym oku wyląduje paletka Makeup Revolution Chocolate Orange. I to, co mogę Wam od razu powiedzieć o paletce Chocolate Orange, to to, że ona pachnie. Pachnie dosyć intensywnie w porównaniu z innymi paletkami czekoladowymi i ta czekoladka pachnie takimi pomarańczami, ale mi kojarzy się ten zapach z taką choinką samochodową o zapachu pomarańczowym, więc jest to taki zapach dosyć syntetyczny i nie wiem, czy do końca przyjemny, ale mniejsza z tym, liczy się tutaj jakość cieni, więc będziemy ją dzisiaj sprawdzać. I znów będę używać beżowego cienia z innej palety, ponieważ Naked Heat zawiera jasny cień, ale on nie jest matowy, więc użyję jakiegoś pierwszego, lepszego matowego beżu i znów akurat dzisiaj pod ręką mam paletkę Schudy. I zacznę od cieniowania mojego prawego oka, więc w ruch idzie paletka Urban Decay i taki brązowo-rudy cień. I tworzę na razie tym cieniem dwie mocno napigmentowane plamy i na razie tego nie dotykam, nie rozcieram, przechodzę do drugiego oka. I oczywiście zmieniam pędzelki, używam dokładnie tego samego modelu i przechodzę do paletki Makeup Revolution. I podobnym cieniem w paletce wydaje mi się ten kolor, więc tego koloru użyję, ewentualnie wymieszam go delikatnie z tym ciemniejszym brązem. Uhuhu, jaki pigment, widzicie to? Znów się dobrze zapowiada. I w ogóle, jeżeli zastanawiacie się nad tym, skąd ten pomysł na porównanie paletki Makeup Revolution do Urban Decay, to zadałam Wam po prostu takie pytanie na Instastory, zrobiłam ankietę i wybraliście, że chcecie takie porównanie, więc robię je. Jeżeli w ogóle chcecie wiedzieć o mnie trochę więcej i mieć poniekąd wpływ na to, jakie filmiki nagrywam, to serdecznie Was zachęcam do obserwowania mnie na Instastory, na Instagramie, ponieważ tam bardzo często zamieszczam różne ankiety i pytam Was o zdanie. I tak jak widzicie, ten cień jest trochę jaśniejszy i cieplejszy, więc tak jak myślałam na początku, muszę go zmieszać z odrobiną tego ciemniejszego brązu. I teraz, kiedy mam na oczach wielkie, ciemne plamy, wypadałoby je trochę rozetrzeć. I teraz w ogóle widać, że moje oczy są inaczej osadzone, więc no, tak jak widzicie, zawsze muszę pilnować i malować je mimo wszystko trochę inaczej, żeby wyglądały na podobne do siebie. I teraz będę rozcierać te plamy, szczególnie na górnych granicach. I użyję do tego po mojej droższej stronie tego cienia z Urban Decay. I niewielką ilością będę rozcierać granice. Bardzo delikatnie dotykam skóry pędzelkiem. Ok, i teraz dokładnie takie samo rozcieranie będę uskuteczniać na drugim oku i użyję takiego jasnego, dosyć chłodnego brązu. Właściwie to jest taki neutralny brąz, który fajnie mi się tutaj wpasuje. Cieniowanie póki co wygląda następująco. Wiem, że te strony się jeszcze między sobą różnią. Jedna jest cieplejsza, druga chłodniejsza i też kształt tego cieniowania nie jest jeszcze idealny po obu stronach. Ale teraz chciałabym delikatnie wzmocnić moją prawą stronę i będę używać najciemniejszego cienia z palety Naked. I teraz jeśli chodzi o drugie oko, to najciemniejszym cieniem w palecie jest bardzo ciemny, chłodny brąz. I teraz delikatnie rozcieram cień. Żeby połączyć te granice. Ok, i na tym etapie cieniowanie wygląda następująco. Moim zdaniem intensywność cieni jest bardzo podobna, zarówno z paletami czekoladowymi z Makeup Revolution, jak również z paletą Urban Decay. Do uzyskania takiej pełnej intensywności to trzeba się po prostu nauczyć pracować tymi paletami, ponieważ zarówno jedna jak druga ma tendencję do wytrącania pigmentu w trakcie rozcierania, więc żeby uzyskać 100% pigmentu, to trzeba go po prostu napakować. I tak jak widzicie, osyp jest bardzo podobny i z jednej i z drugiej strony. Może po stronie Makeup Revolution jest trochę mocniejszy. I teraz chciałabym się trochę pobawić tymi metalicznymi cieniami i umiejscowię je w centrum powieki, więc teraz, żeby wybić maksymalnie te cienie, to nałożę bardzo cieniutką warstwę korektora właśnie w centrum powieki. I teraz na moje prawe oko w centrum powieki nałożę ten metaliczny, rudy odcień.
i bardzo podobny cień nakładam również po stronie z pletką Makeup Revolution. Wracam do Was po chwili, tak jak widzicie pod łukiem brwiowym przykleiłam sobie piegi do paznokci, które dostaniecie na Allegro. Są to złote piegi, które przepięknie się mienią. Dodatkowo zrobiłam bardzo cieniutką kreskę wzdłuż linii rzęs czarnym eyelinerem oraz przykleiłam sztuczne rzęsy i jest to model Alice ze Sminko. Także tak prezentuje się makijaż na tę chwilę, jest dosyć obszerny, zajmuje większą część powieki, ale o to mi dzisiaj chodziło. I tak jak widzicie te metaliczne cienie się trochę różnią, ten z Make Up Revolution jest trochę bardziej złoto-pomarańczowy, a ten z paletki Urban Decay jest bardziej jednak czerwony, ale mimo wszystko te makijaże są bardzo, bardzo do siebie podobne, więc teraz przejdziemy już do makijażu dolnej powieki. Na dolną linię wodną oraz na dolną powiekę nałożyłam kredkę z Kiko i to jest dwustronna kredka z limitowanej kolekcji świątecznej. Ona ma taki burgundowo-śliwkowy odcień i tak jak widzicie delikatnie ją rozcieram, co daje mi efekt takiego już przydymionego oka i będę teraz korzystać z najciemniejszego cienia z plety Urban Decay. Z drugiej strony również użyję najciemniejszego cienia, z tym, że z palety Make Up Revolution. Makijaż skończony i tak jak widzicie, znów udało mi się zrobić bardzo podobne makijaże. Jestem niesamowicie zadowolona z tego, jak mi to wyszło, jak pięknie się te kolory przenikają, zarówno ze strony, po której mam paletkę z Make Up Revolution, jak również po stronie z paletką Urban Decay. Bardzo mi się podoba to, jak to wygląda. I znów z kolorów, które na pierwszy rzut oka nie są identyczne, udało mi się zrobić niemal takie same makijaże, także dajcie znać, jak Wam się to podoba. Mi się podoba bardzo. Także teraz przejdziemy już do makijażu twarzy. Dobra kochani, oddaliłam Was, więc tak jak widzicie, te dwie paletki bardzo dobrze sobie poradziły, jeśli chodzi o makijaż oka, więc mogę pokusić się o stwierdzenie, że paletka z Make Up Revolution jest w pewnym sensie zamiennikiem paletki z Urban Decay. Myślę, że jeżeli macie ochotę na takie bardzo ciepłe, ogniste wręcz kolory i nie macie zbyt dużego budżetu, to spokojnie możecie spróbować tej paletki z Make Up Revolution. Jestem naprawdę po raz kolejny pozytywnie zaskoczona jakością czekoladowych paletek z Make Up Revolution. Także teraz przejdziemy już do makijażu twarzy, ponieważ tutaj mam również kilka fajnych i obiecujących nowości. Jeśli chodzi o konturowanie, to użyję dzisiaj paletki również z Make Up Revolution i będzie to paletka Pro HD Mega Matte i mamy tutaj 8 matowych wkładów w różnych kolorach. Mamy tutaj i jasne pudry, i w odcieniu takim żółto-bananowym, i znajdą się ze 2 albo nawet i 3 róże oraz 2 pudry do konturowania, więc ja najpierw zajmę się konturowaniem i użyję jaśniejszego koloru do konturowania z tej palety. Powiem Wam, że te pudry są na tyle mocno napigmentowane, że muszę sobie tutaj rozjaśnić przestrzeń pod konturowaniem i również używam tutaj pudru z tej paletki. Teraz czas na róż i użyję różu z dokładnie tej samej palety, Lash Blush. A jeśli chodzi o rozświetlacz, to sięgnę po paletę Make Up Revolution Pro HD Get Baked. Także użyję rozświetlacza w odcieniu Coal albo Rich, albo pomieszam je dwa po prostu. Rozświetlacze nałożone i muszę przyznać, że ta konsystencja rozświetlaczy przypomina mi konsystencję MAC Soft & Gentle, który też jest wypiekanym rozświetlaczem, także bardzo mi się podobają i na pewno będę z nich często korzystać. I zresztą tak jak widzicie, odbijanie jest bardzo mocne. Ja oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby nie nawalić tego rozświetlacza wręcz zbyt dużo, no ale chciałabym później jeszcze zrobić sobie zdjęcie, a na zdjęciach efekt rozświetlacza, jeżeli nie ma go wystarczająco dużo, jest niewidoczny, także wybaczcie. I też zdaję sobie sprawę, że pewnie trochę moja twarz jest ciemniejsza od szyi i od reszty ciała, bo tak ten podkład mam wrażenie, że może minimalnie ściemniał, ale też nie był tak idealnie dopasowany, jeśli chodzi o jasność do mojej karnacji. Ale ja go będę, jeżeli mi się sprawdzi oczywiście, będę go rozjaśniać z mikserem z NYXa. Dla mnie bardziej istotny jest ton, jaki podkład zawiera. Jeżeli jest zbyt różowy, to ja się dobrze w takich podkładach nie czuję. Dobrze się czuję w
podkładach raczej neutralnych bądź z delikatnymi żółtymi tonami. Także tak się prezentuje makijaż. Teraz przejdziemy już do ust i mam tutaj nowość, tym razem z NYXa, i jest to Powder Puff Lippy. I mam kilka kolorów, ale myślę, że dzisiaj najbardziej będzie mi pasował ciepły odcień, czyli Puppy Love. I myślałam pierwotnie o czerwonych ustach, stąd ta czerwona sukienka, ale ostatecznie chyba to by było zbyt dużo, jeśli chodzi o ten makijaż. Także pójdziemy w coś bardziej lekkiego, ale nadal w ciepłej tonacji. I jeśli chodzi o to, że zostawiłam podkład na ustach, to zrobiłam to celowo, dlatego że ta pomadka, z tego co zauważyłam na swatchach, nie jest taka w 100% napigmentowana i nakładając ją na gołe usta, wytrącała mi się jej intensywność i przebijały nadal moje własne usta, a zależy mi na tym, żeby faktycznie zobaczyć, jakie te pomadki mają kolory. I tak jak widzicie, aplikator jest też dosyć śmieszny, to jest taka gąbeczka i faktycznie wykończenie tej pomadki jest takie pudrowe. Makijaż ust skończony, nie będę ukrywać, tak dokładnie wyrysowałam usta nie tylko dzięki pomocy tej gąbeczki, musiałam wykorzystać jeszcze płaski pędzelek, ale nie było to jakieś bardzo trudne, pomadka się nie rozlewa przy aplikacji. Jednocześnie chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że nie jest to pomadka jakoś bardzo mocno napigmentowana, to nie jest 100% pigmentu i też nie nakładałabym jej jakichś bardzo grubych warstw, więc trzeba się pogodzić z tym, że ona jest trochę transparentna, ponieważ kiedy nałożycie jej na tyle dużo, żeby mieć 100% pigmentu, to jest jej wtedy zbyt dużo, ona nie zastyga, po prostu macie wtedy na ustach bardzo grubą warstwę tej pomadki. Także ja musiałam odcisnąć usta i tak jak widzicie, ten efekt jest taki lekko transparentny, ale chyba o to chodzi w tej pomadce. To nie jest pomadka, która ma dawać nie wiadomo jakie mocne krycie, która nie ma zastygać, ona ma dawać matowe wykończenie, takie wręcz pudrowe, ma być lekka na ustach i faktycznie jest taka jak chmurka, niemal niewyczuwalna, nie klei się, nie lepi, także naprawdę prawie nie czuć jej na ustach, ale ceną za to wszystko jest to, że nie jest to pomadka aż tak bardzo trwała, zresztą to się okaże, ale póki co czuję, że ona może mi migrować, także to się okaże w trakcie tego testu. Także mamy godzinę 16:17 i ja przyjdę do Was za jakieś 7-8 godzin, żeby sprawdzić przede wszystkim to, jak sprawdza się ten podkład, korektory, jak również paletki, jak sobie poradziły. Od razu mówię, że z przymrużeniem oka podchodziłabym do tej pomadki, ponieważ podejrzewam, że wystarczy, że zjem obiad i ona po prostu w połowie mi się zje. Także na pewno ją dołożę przed samym podsumowaniem testu. Także co, widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia. Minęło 8 godzin, więc wracam z podsumowaniem makijażu. Jeśli chodzi o podkład, to wyświecił mi się dosyć mocno i zaczął podkreślać pory. Jeśli chodzi o korektor, to nigdzie mi się nie zebrał i naprawdę bardzo ładnie wygląda po tylu godzinach. Jeśli chodzi z kolei o makijaż oczu, to moim zdaniem jest w stanie niemal nienaruszonym. Pragnę tylko zauważyć, że moje lewe oko, czyli to, na którym była tańsza paletka, cały dzień mi dzisiaj łzawiło przez to, że zawiał mi w nie wiatr i później mi się rozdrażniło, więc cały dzień miałam mokre oko, a mimo wszystko te cienie są na miejscu. Jeśli chodzi o pomadkę, to ona mi się zjadła tak naprawdę już przy pierwszym posiłku, więc tutaj była dołożona po prostu. I jeszcze co do podkładu, to co zauważyłam, to fakt, że troszeczkę zciastkował mi się wokół nosa, ale tak to nie wyglądał najgorzej. Także to by było już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.